dwie sprężarki i 550 koni mechanicznych. Dokładnie, 550 koni, 4,5 sekundy do setki. Cześć Aniu. Cześć, dzień dobry. Widzę, że już kupiłaś auto, tak? Już kupiłam, jest zamówione, czeka do odbioru, nie ten konkretny model, ale za kilka miesięcy, w 2035 będzie mój. Jak Ci się podobają samochody? Lubisz w ogóle sportowe auta? Uwielbiam sportowe auta. Jeszcze Astonem Martinem nie miałam okazji jechać, tylko jako pasażer, ale jutro się to zmieni, ponieważ jutro będę przeprowadzać testy, z czego bardzo się cieszę i będzie można te testy zobaczyć u mnie na stronie na kanale Lucińska Shows. Także zapraszam serdecznie i to jest mega frajda, więc się już nie mogę doczekać. No to będziemy oglądać. Co jeszcze możesz powiedzieć? W ogóle fajna impreza, taka kameralna, prawda? Bardzo kameralna, eleganckie miejsce, tak. Hotel europejski, czyli Raffles obecny. Takie miejsce, gdzie spędzałam bardzo dużo czasu jako dziecko z moją babcią i rodzicami, więc sentyment jest tym bardziej. A samochody same w sobie klasa, no. James Bond, come on, Formula One, Formula 1. Brytyjczycy potrafią robić auta po prostu. Potrafią absolutnie, tak. I te kształty, i te osiągi, i ta ilość koni mechanicznych robi swoje. No i pierwsze SUV w historii. I brzmienie silnika. I brzmienie silnika, tak. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, Tomasz Fus. Pan Tomasz Fus, właściciel nowo powstałego salonu Astona Martina w Warszawie. Właściwie w hotelu europejskim jesteśmy, na jego dole od krakowskiego przedmieścia. Piękne samochody na zewnątrz, piękne samochody w środku, piękne wnętrza tych samochodów. Dlaczego Aston Martin? Co to za marka? Dla kogo jest kierowana również oferta państwa firmy? Proszę coś powiedzieć więcej. Myślę, że Aston Martin jako marka to długa legenda i pewnie nikomu nie trzeba przedstawiać tej marki. Marka w tej chwili pod opieką naszą w Polsce. Marka, na której nam bardzo zależało i brakowało w naszym portfolio takiego samochodu, a więc właśnie spełniane marzenie i dołączyła do naszego portfolio. Mhm. Salon będzie w tej chwili na krakowskim przedmieściu, tak jak pan już wspomniał. Myślę, że jest to jedna z bardziej prestiżowych, fajnych ulic, gdzie są różne sklepy równie podobnych marek, brandów. Z racji chociażby, że jest to trakt królewski, myślę, że kwestia odwiedzających Warszawę, po prostu ważna ulica i ważne miejsce. Natomiast hotel europejski, hotel Raffles, jest dzisiaj jednym z najlepszych hoteli w Warszawie, w Polsce i myślę, że jest to odpowiednie miejsce do tego, żeby również gościć taką markę. Zgadza się. Proszę powiedzieć, bo modele Aston Martin kojarzą nam się z Jamesem Bondem, z samochodami sportowymi, tymczasem siedzimy w dość dużym aucie. Tak, siedzimy w tej chwili w modelu DBX, czyli to jest samochód typu SUV firmy Aston Martin. Aktualnie na salonie na krakowskim przedmieściu mamy właśnie ten samochód oraz Aston Martin Vantage F1, czyli ten słynny samochód, który występuje podczas wyścigu Formuły 1 jako safety car, więc od razu rozpoznawalny i również znany. Mhm. Jaką moc mamy tu w tym samochodzie? W tym samochodzie mamy 557 koni. To jest V8. V8. W ogóle chyba to są same silniki V8, prawda? Tak. Są silniki V8 i są silniki V12. Aktualnie jesteśmy w tym samochodzie, który ma V8. Okej, okay. To wersja jest również z 12? Tanie, ale Aston Martin ma również 12-cylindrowy silnik. Okej, ale to już modelach. W sportowych, nie w SUV-ach. W innych modelach, tak. Świetnie. Czego mogę życzyć panu przy tym otwarciu? Czego się życzy w motoryzacji? No, wie pan, życzy się zwykle szczęścia i wszystkiego co najlepsze, ale chyba mi się wydaje, że w tych czasach, które w tej chwili mamy, rok za nami prawie skończony,
Rok, kolejny rok podczas dziwnego czasu i trudny czas, dlatego że pandemia wszystkich nas już zmęczyła i niektórych dotknęła jeszcze mocniej. Natomiast wydaje mi się, że to zdrowie dzisiaj jest najważniejsze. Rozpoczynamy współpracę z marką Aston Martin i myślę, że za jakiś czas będziemy mogli powiedzieć, czy jest dobrze, czy jest sukces, ale z reguły do tej pory, jak już się za coś konkretnie zabraliśmy, to się udało. Czyli to jest pierwszy i jedyny salon Astona Martina w Polsce? W tej chwili tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego najlepszego, powodzenia i dużo sprzedanych samochodów. I zadowolonych klientów oczywiście. Ja również bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Dużo zdrowia. Wzajemnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie.